What's the matter? Didn't you read it? Yeah, but I wasn't listening. Give me that letter. Wait a minute, there's some more. You see my glasses with the... B.S. It's best we never see each other again. Jeannie Weenie. What does she mean, B.S.? Big sucker, I guess. Now I see it all. You vampire. You wrecker of men's happiness. And I learned about women from you. Come, Stanley. Where are you going? We're going where we can forget. What do you mean, we've got to forget? None of your business. Come on and let's go. I haven't got anything to do with it. Come, come, my man. What is your number? Hollywood 4368. Silence! This is no place for levity. What's your name? This is my friend, Mr. Laurel, Admiral. My name is Hardy. Oliver Norval Hardy. Joined up together, eh? Yes, ma'am. We are buddies. Well, you certainly are a sorry-looking pair. We are not sorry. No, sir, we're just discouraged. What on earth ever prompted you to join the Legion? Well, you see, Brigadier, it was like this. I came here to help him forget. Forget? Forget what? What did I forget? Well, well, well. I forgot. You forgot what you came here to forget? Well, we'll see that you don't forget what you're here for.
put them through their preliminary routine. We'll start whipping them into shape tomorrow. Yes, sir. What's the matter? Can we get a room by ourselves? Certainly. I'll get you a room with a bath. La mia bambina, l'unico amor mio. You didn't ought to have done it, baby. She's traveled all over the world. Loved by everyone. And she's mine, all mine. That settles it. What? Come on. Where are you going? None of your business. Come on. If you please, sir, we'd like to rectify a small mistake. Mistake? Yes, sir. Since joining your army, we find that we've been disillusioned. Disillusioned? Yes, sir, disillusioned. You see, sir, it was like this. We came here because of a woman. 99% of us do. What of it? Well, most luckily, sir, we found out just in time that this woman wasn't worth it. No, sir. You know what she did? And we've decided to leave before it's too late. So you decided to leave, have you? Yes, sir. And if any mail comes for us, would you send it to this address? What do you think this is? A picnic? You're here and here you're going to stay. This is the army of forgotten souls. Men come to this godforsaken spot to forget and be forgotten. Men come here to accept the hardships of the desert and the wasteland, to be without food, without water, and to laugh at it all. Your comrades will fall bleeding and dying at your side. Others will take their places, and you are here to stay until the rattle in your dying throat relieve you. Go back to your quarters. Yes, sir. Thank you, sir. To your quarters. Goodbye.
Take all those new recruits out and put them through their paces. Now, sir? At once! Do you hear me? At once! Yes, sir! My comrades, you're looking better already. Get on the bed early. Thursday, tomorrow, we'll take them out for a real march. Yes, sir. Mr. General, couldn't you make that Friday? I can't get up in the morning. Silence! I'm so tired, my feet are killing me. Oh. That feels so good. Scratch my back. Scratch your own back. I've got troubles of my own. Oh. Thank you.
znakomicie zachowana rezydencja, tak pięknie skomponowana z gmachem kieleckiej katedry, była od początku swego istnienia wytwornym zajazdem dla biskupów krakowskich, którzy tu właśnie zatrzymywali się w drodze do Warszawy. A bywało, że taki odpoczynek trwał kilka dni, kilka tygodni, a nawet kilka miesięcy. I wtedy gospodarz tutejszych włości, biskup krakowski, miał szansę osobiście obejrzeć stan gospodarki, sprawować sądy i wydać polecenia na przyszłość. Dostojny pan w biskupim pałacu często przyjmował gości, którzy tą właśnie reprezentacyjną klatką schodową podążali bezpośrednio do pomieszczeń na pierwszym piętrze, czyli tak zwanego piano nobile. Najpierw wchodziło się do sieni wielkiej. Tu oczekiwało się na audiencję. Broń wszelaką trzeba było powiesić na specjalnych listwach, które tu dawniej znajdowały się na ścianach. Nie godziło się przecież uzbrojonym przekraczać progu gospodarza. Aby nabrać respektu i świadomości co do powagi pana domu, można było przypatrzeć się portretom poprzedników i herbom świadczącym o znakomitym pochodzeniu. A było tu gości wielu i to najwyżej w państwie polskim szanowanych. Powstanie wspaniałej kieleckiej rezydencji było bezpośrednio związane z niepowodzeniami życiowymi jej fundatora, biskupa krakowskiego Jakuba Zadzika. Okazałą siedzibę biskupów postawiono na wzgórzu katedralnym, tuż obok wzniesionej wcześniej kolegiaty. Prawdopodobnie na tym miejscu stał dawniej dwór drewniany. Był to rok 1637. Od 2 lat godność biskupa krakowskiego piastował Jakub Zadzik, odsunięty od państwowych stanowisk przez niechętnego mu Władysława IV. Były kanclerz wielki koronny, sekretarz i zaufany doradca króla Zygmunta III Wazy. Nie pogodził się z odsunięciem od głównego toku wydarzeń państwowych i wspaniałością swojej rezydencji chciał podkreślić poprzednie zasługi i nobilitować aktualnie pełnioną funkcję. Podkreślał to w różny sposób, czasami wzbudzając odwrotne niż planował reakcje, jak choćby przy umieszczaniu we wszystkich niemal salach i wielu miejscach frontonu swego herbu – korab. Następcy zadbali, aby nie brakowało herbów również na jego płycie nagrobnej w katedrze wawelskiej. Co bardziej zaufani dostępowali zaszczytu przestąpienia progu prywatnych apartamentów biskupa. Rozpoczynał je skarbczyk, przerobiony w XVIII wieku z dawnej kaplicy, najpierw na garderobę dla sąsiadującej sypialni. Dzisiaj tu właśnie znajdują się srebrne i złote naczynia z tamtego okresu.
Sypialnia biskupa była skromna i trudno doszukać się tu przepychu, o jakiego posądzano. Ten niewielki gobelin jest apoteozą klejnotu rodowego Kajetana Sołtyka, biskupa, który w odmienny nieco sposób niż Zadzik, ale także chciał podkreślić ważność i dostojeństwo swojej osoby. Czasów, gdy w tym miejscu stał jeszcze biskupi dwór drewniany. Historyczne dokumenty wspominają o wizytacji kardynała Jerzego Radziwiłła w 1598 roku, który stwierdził: nie udało mi się spotkać tak zaniedbanego kościoła jak w Kielcach. Nie było w nim ani jednego konfesjonału, dach groził zawaleniem, woda w chrzcielnicy wyschła, lampy przed tabernakulum od kilku lat nie zapalano, posług duchowych nie udzielano, także wierni sami grzebali ciała na cmentarzu przykościelnym, po którym wałęsały się krowy. Organy były zepsute, grzeszne kobiety wałęsały się po karczmach, często w towarzystwie duchowieństwa. Reperkusje takiego stwierdzenia były srogie. Nie znamy szczegółowych wyroków, ale coraz częściej gościli w Kielcach biskupi krakowscy, aby osobiście dopilnować porządku. Zadzik, mimo ciężkiej choroby, która unieruchomiła go w pobliskim Bodzentynie, do ostatnich dni interesował się kształtem swojej rezydencji. Nie mógł jednak przewidzieć, że historia poczyni w pierwotnych planach widoczne zmiany. Początkowo pałac nie posiadał skrzydeł, dobudowano je w połowie XVIII wieku. Dziedziniec był zamknięty murem i bramą wjazdową. Pod koniec XIX wieku mur zlikwidowano i tak już pozostało do dziś. Bryła główna, pięknie zakomponowana, przetrwała niemal bez zmian. Jedynie w czasach zaborów wieże przykryto namiotowymi daszkami, okaleczając ich kształt. Na szczęście wszystko wróciło do pierwotnego porządku. Chociaż gospodarze kieleckiego pałacu mieszkali na stałe w Krakowie, nie raz szukali w Kielcach azylu przed szalejącymi zarazami. Na początku XVII wieku biskup Szyszkowski, wyrażając wdzięczność za uratowanie od choroby, ufundował klasztor na Karczówce. Było to 10 lat przed rozpoczęciem budowy nowego pałacu biskupiego. Wśród kieleckich rezydentów było wiele postaci wybitnych. Biskup Andrzej Załuski, współtwórca słynnej biblioteki, chociaż jak głosił Jędrzej Kitowicz, znany był z długich i nudnych kazań, zapisał się jako ten, od którego zwykło się liczyć historię ziemniaka w Polsce. Kiedy umierał, starający się o sukcesję Kajetan Sołtyk uznał, że tradycyjną drogą informacja dotrze do niego, do Warszawy, zbyt późno. Wymyślił więc armatni telegraf, który wystrzałami zawiadomił go o śmierci Załuskiego. Sołtyk pierwszy pojawił się u króla i otrzymał nominację. Dla Jakuba Zadzika biskupstwo krakowskie było życiową klęską, dla innych bywało szczytem marzeń. Stanowisko łączyło się z przywilejami i profitami. Kajetan Sołtyk, będąc biskupem krakowskim, chcąc podkreślić swoje znaczenie, próbował równać swoją pozycję do królewskiej. Jeździł karetą zaprzężoną większą ilość koni niż król. I ten fakt kazał zaznaczyć na swojej płycie nagrobnej w wawelskiej katedrze. Jędrzej Kitowicz pisał, że Sołtyk jako pierwszy wprowadził u siebie dania mięsne w dni postne. Może jego ekstrawagancje wynikały z narastającego obłędu, będącego powodem ubezwłasnowolnienia po 22 latach pontyfikatu. Zdążył jeszcze być autorem wielu skandali, wśród których chyba największym był fakt niewpuszczenia do pałacu króla Stanisława Augusta. Nie była to pierwsza koronowana głowa odwiedzająca kielecką rezydencję. Przed niefortunną wizytą Stanisława Augusta, wiele lat wcześniej, jeszcze w drewnianym dworze biskupim, gościł Władysław Jagiełło, który raz do roku odbywał pielgrzymkę na Święty Krzyż. Nie jest to jednak fakt ostatecznie potwierdzony, gdyż nie można wykluczyć, że zatrzymywał się w pobliskim Bodzentynie lub Opatowie.
W najstarszej gazecie, Merkuriuszu Polskim z roku 1661, odnajdujemy informację, że w Pałacu Kieleckim przebywał przez cały tydzień król Jan Kazimierz. Jego przyjazd miał na celu poufne rozmowy z przedstawicielami sandomierskiej szlachty, celem zjednania jej dla reformy ustroju, między innymi zniesienia wolnej elekcji i liberum veto. Niestety, narady do niczego konstruktywnego nie doprowadziły. Rezydencję budował Jakub Zadzik i jego też ślady najwyraźniej dają się odnaleźć w pałacowych salach. W kilku pokojach kazał namalować plafony będące odzwierciedleniem jego politycznych doświadczeń. Sąd nad Arianami jest świadectwem stosunku Zadzika do braci polskich. Był ideowym inspiratorem zwalczania reformacji i mimo, że w procesie osobiście nie brał udziału, to umieścił swoją postać w sali sądu. Trzeba zauważyć, że krakowscy biskupi byli także mecenasami sztuki. Zamawiając sprzęty i dekoracyjne tkaniny, inspirowali powstawanie rzeczy znakomitych. Te portiery gobelinowe, jak łatwo zauważyć po herbach zamawiane przez Jakuba Zadzika, mają już 350 lat i przetrwały w dobrej kondycji. Stołowa izba zawsze wielka w budynku polskim być musi, głosiły ówczesne zasady budowania, dostosowana do kondycji tego, który ma tam mieszkać. A wszak pan tutejszy należał do najznamienitszych w Rzeczypospolitej osób. Stół ustawiano latem koło okna. Krzeseł było przy nim tylko tyle, ilu zaproszonych gości. Zimą przenoszono stół koło pieca, a były w tej izbie wielkie, wspaniałe piece, w których palono od tak zwanych czeluści, aby nie brudzić i nie przeszkadzać na pokojach. Zmyślność rzemieślników sprzed ponad 300 lat jest wielokroć zadziwiająca. Te wspaniale rzeźbione prasy służyły do układania i przechowywania obrusów. Przyciśnięte uzyskiwały wyraźne kanty świadczące potem o ich świeżości.